Metodologia aktywnego uczenia się to zestaw strategii nauczania i uczenia się. Uczeń staje się protagonistą procesu dydaktycznego. Skupia się na już posiadanej przez ucznia wiedzy jako środku generowania informacji. Jest ona szczególnie przydatna, gdy koncentrujemy się na rozwijaniu kompetencji. Ponadto ten rodzaj nauki odbywa się w sposób kooperatywny i zapewnia praktyczny aspekt zdobytej wiedzy. Jedną z tych metodologii jest uczenie się oparte na usługach. SBL – Service Based Learning. Zobaczmy, czym ono jest. Nauczanie oparte na usługach opiera się na praktycznym zastosowaniu wiedzy zdobytej w klasie poprzez zapewnienie usługi użytecznej dla środowiska. Skupia się także na rozwoju umiejętności i kompetencji, zwiększeniu zaangażowania społecznego oraz rozwijaniu postaw i wartości takich jak empatia i solidarność. Tego rodzaju nauka jest przydatna w każdej dziedzinie mającej związek z środowiskiem i która może mieć wpływ na ludzi. Może być stosowana na każdym poziomie edukacji, zarówno w edukacji formalnej, nieformalnej, jak i edukacji dorosłych. Nauczanie oparte na usługach pozwala studentom na zdobywanie użytecznej wiedzy, zwiększanie motywacji do nauki i polepszanie swoich akademickich wyników. Ponadto sprzyja rozwojowi umiejętności osobistych i społecznych, co ma wpływ na integralną edukację uczniów w oparciu o nabyte umiejętności i strategie niezbędne do skutecznego i efektywnego działania w swoim środowisku. Praca z tą metodologią ułatwia nauczycielowi pracę nad kompetencjami mającymi związek z edukacją obywatelską. Pozwala także na łatwiejszą ocenę nabycia podstawowych umiejętności oraz umożliwia nawiązanie relacji pomiędzy centrum edukacyjnym a środowiskiem. Aby doświadczyć nauki opartej na usługach w klasie, w celu pomyślnego zaplanowania i zastosowania doświadczenia należy wykonać 3 kroki. Są nimi przygotowanie doświadczenia, wdrożenie oraz ocena wyników. Zobaczmy, z czego składa się każdy z nich. Planowanie doświadczenia rozpoczyna się od zdefiniowania w sposób ogólny podstawowych elementów, które zostaną w nim uwzględnione, określenia usługi, która może być dostarczona społeczności oraz jest związana z treścią szkolną, która ma być przekazana. Następnie należy skontaktować się z tymi podmiotami, których działalność wiąże się z usługą, która ma być świadczona. Na koniec należy określić elementy pedagogiczne związane z doświadczeniem, sposobem organizacji i fazy, na które zostanie ono podzielone. Druga faza dotyczy planowania implementacji tego doświadczenia. Ważne jest, aby planowanie zrobić wspólnie ze studentami, uczestniczyć w całym procesie. W tej fazie określamy sposób przeprowadzenia doświadczeń oraz celów na poziomie akademickim i społecznym. Po jej ukończeniu projekt zostaje wprowadzony w życie, przekazuje się go do wiadomości, analizuje i określa postępy w nauce. Aby zakończyć tę fazę, musisz przeprowadzić ocenę nabytej wiedzy i wyników usługi, która została dostarczona społeczności. Ostatnia faza poświęcona jest ocenie uzyskanych wyników. Wyniki te oceniane są zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Konieczna jest również ocena związku, który został ustanowiony z podmiotem, który współpracował przy realizacji tego doświadczenia. Nauczyciel musi również ocenić skuteczność osiągniętą dzięki tej metodyce w osiąganiu celów akademickich, a także jej rolę w całym procesie. Przykładem uczenia się opartego na usługach jest organizacja kampanii krwiodawstwa. Uczniowie organizują kampanię, aby zwiększyć liczbę dawców. Zdobyte przez studentów informacje są związane z obszarem nauki, związanym z wiedzą o krwi i jej składnikach, a także z potrzebą dokonywania donacji. Rozwijane są tu również umiejętności komunikacyjne i organizacyjne.